Siemano Chihuahuaki, w dzisiejszym odcinku to będzie taka recenzja zestawu Inktensów, ale to jest zestaw 02. To jest dość ważne, dlatego że marka Derwent tak jakby rozdzieliła zestaw 24 na dwa zestawy. Jest zestaw 01, który jest bardziej taki klasyczny. Jest zestaw 02, ponieważ ja lubię rzeczy ciekawe i wyjątkowe, to kupiłam sobie zestaw 02. I tak, na początku wydawało mi się, że te kolory będą trochę dziwne, że wszystko będzie mieszało się w jakiś taki brzydki szary. Natomiast no, jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że jest dość wszechstronny ten zestaw, to znaczy kolory są bardzo wszechstronne, bardzo dużo różnych rzeczy można wymieszać. W zasadzie jedyną rzeczą, którą bym tutaj wypunktowała jako minus, jest biały kolor. To znaczy on, jako że Inktens to jest tusz i to jest raczej, no nie znajdziecie informacji na temat pigmentów, to no jest to raczej na bazie barwnika, to spodziewałabym się, że jako że jest to Inktens, że ten tusz będzie kryjący. On nie jest do końca kryjący. Zresztą widać to na tym, jak ja tutaj maluję, że bardzo ładnie glazing wychodzi, no bo widać te warstwy pod spodem. Ale jednak, gdy dodawałam tego białego, bardzo liczyłam na to, że ten biały będzie bardziej kryjący. On nie jest kryjący. Na końcu pracy musiałam się wspomagać markerami Posca. Chyba nie użyłam białego, tylko taki kremowy, no nieważne. W każdym razie biały jest trochę ok do mieszania, natomiast on trochę mnie zawiódł, no bo jednak jakoś w myślach porównywałam go do tego tuszu białego, na przykład z Sakury rysunkowego. No i niestety nie wygląda to tak fajnie. Reszta kolorów natomiast, one są fantastyczne i to, co ja zauważyłam, to to, że mając zestaw 02, niekoniecznie potrzebujecie kupować zestaw 01. Ja na początku się bałam, że kupię zestaw 02 i będę żałowała, że nie kupiłam największego. Teraz w sumie nie żałuję, bo te kolory, które są w zestawie 01, można jakoś tam wymieszać z tego zestawu 02, co będzie widać na swatchach. Także miłego oglądanka i zobaczymy się w podsumowaniu.
Siemano, czułałaki. Widzimy się w podsumowaniu teraz mojej recenzji. Chociaż nie wiem, czy można powiedzieć, że jest to recenzja, bo w zasadzie to zrobiłam tylko dwie prace. No ale na pewno dzięki temu, co zrobiłam, mogę już sformułować pewną opinię na temat tego zestawu od Derwent. Na początku nie spodziewałam się, że ten zestaw będzie dla mnie wystarczający. Myślałam, że to będzie taki trochę bajer, trochę dodatek. Myślałam też, że kolory będą dziwnie się mieszały ze sobą, ale okazuje się, że nie, że jest git. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tutaj zrobiłam to w taki sposób. Generalnie jest to rzecz dość prosta. Uważam, że trochę łatwiej jest się w tym odnaleźć, jeżeli to namalujecie, czyli po prostu malujecie kolejno tak, jak macie te kolory w palecie. No i później je mieszacie na zasadzie takiej, że zawsze musi być w mieszance trochę więcej tego koloru, który jest na górze. Czyli chodzi o ten, który jest poziomo. Czyli powiedzmy w tej mieszance miało być więcej tego koloru, to jest chyba navy blue, tak, navy blue i trochę żółtego. Z kolei tutaj miało być więcej żółtego i trochę tego navy blue. I widzicie, no jest różnica między tymi kolorami, wygląda to spoko i uważam, że taki swatch, on zabiera trochę czasu, ale on może bardzo fajnie wpłynąć na waszą opinię na temat danego zestawu, albo nawet nie chodzi o same zestawy. Powiedzmy, macie dużo farb, macie farby w tubkach i próbujecie sobie dobrać kolorystykę do jakiejś konkretnej pracy. Powiedzmy, będziecie sobie syrenki malowali i bierzecie dwa żółte, trzy niebieskie i różowe i mieszacie i widzicie, czy jest jakieś brakujące ogniwo. No i jeżeli tutaj miałabym mówić o brakujących ogniwach, to w sumie jest ich mało. Pierwsze, czym ja myślę zwykle, to jest to, czy da się ładny fioletowy zrobić, bo to zwykle jest rzadkość, no ale biorąc pod uwagę to, że mamy im takie coś a la magenta, taką magentę i fiolet, ciężko by było, gdyby nie dało się zrobić fioletowego, chociaż na początku zestaw może odstraszać trochę tym, że nie ma ultramaryny, a ultramaryna jest takim bardzo spopularyzowanym kolorem i na początku myślałam też, że dziwnie, jak to tak bez ultramaryny, ale da się przeżyć bez ultramaryny. Kolory wychodzą ładne, to jest coś najbardziej chyba zbliżone do ultramaryny, gdybyście chcieli sobie wymieszać coś podobnego, to jest kolor violet i turkus, powiedzmy. Może to? Tak jak mówię, to są inktensy, czyli to nie jest akwarela i ja bym się nie spodziewała po nich tego, co po akwareli. No, najważniejsza różnica jest taka, że jeżeli ktoś jest takim purystą i chce wiedzieć, z jakich pigmentów coś się składa, no to tutaj się tego nie dowiecie siłą rzeczy, dlatego że to jest chyba na bazie barwnika, no żadnego info odnośnie pigmentów. Ja nie dotarłam do takiej informacji, więc jeżeli to komuś robi różnicę, no to może to być pierwsza blokada. Dwa. Jeżeli miałabym powiedzieć coś dobrego, to byłoby to na pewno to, że tym zestawem może sobie wymieszać różne kolory zbliżone do tych, które są w zestawie 01. Tak jak mówię, ja pokazuję teraz zestaw 02, natomiast jest jeszcze zestaw 01, ten z tym, z wydrą na okładce i tam są trochę inne kolory, jest na przykład ochra żółta i taki bardzo jasny zielony i trochę się martwiłam, jak sobie poradzę bez tych kolorów. No okazuje się, że bardzo przyzwoita ochra żółta wychodzi tutaj z połączenia po prostu tego zimnego żółtego i koloru red oxide. No, przyzwoita ochra żółta. Jasny zielony wychodzi spoko, jeżeli wymieszacie sobie. To jest Hooker's Green akurat, oni tak nazywają ten kolor. Ja zawsze sobie wyobrażam, że ten kolor jest trochę ciemniejszy, ale to jest Hooker's Green, to jest taki średni zielony, ja tak roboczo bym go nazwała. No i w połączeniu z takim trochę zimnym żółtym, wiadomo, że wychodzi ładny zielony. W zasadzie ten zestaw, muszę powiedzieć, podoba mi się bardzo i to jest kolejna mocna propozycja odnośnie tego, co zabrać sobie na wakacje, bo ja chyba ze dwa razy będę jechała na wakacje w tym roku i wiecie, jakoś się trzeba spakować, więc muszę myśleć o tym, o moim bagażu. Natomiast zestaw, on nie zajmuje dużo miejsca, bo to jest taka kasetka, ona jest, wiecie, trochę mniejsza od mojej dłoni. W środku znajduje się brush pen, na wodę, możecie to zakręcić i ta woda wam się nie wyleje, więc nie ma też takiego problemu, że jesteście na plaży albo w lesie i z butelki musicie przelewać bez lejka wodę do pędzla, więc spoko, jest gąbka, więc jakoś to funkcjonuje. Najsłabszym ogniwem tego zestawu według mnie jest, tak po przemyśleniu, kolor biały. To jest kolor, którego prawie nie widać, on kryje mniej niż Zinc White. Po prostu. I trochę się zawiodłam, dlatego że są to tusze, więc ja się spodziewałam, że tusz to będzie taka hamowa, bardziej kryjąca. No i te farby są
Ciężko mi jest określić, czy one są kryjące, czy one nie są kryjące. Na pewno widać spod nich line art. Może nie są najbardziej transparentne. Jeżeli Wam zależy na tym, żeby coś było transparentne, no to już kupcie sobie akwarele po prostu i patrzcie na oznaczenia w tych kwadracikach, czy jest to kolor transparentny. Ja rozumiem, że to robi komuś różnicę. U mnie w moich początkach z akwarelą to robiło ogromną różnicę, dlatego że ja zaczynałam z zestawem, miałam białe noce, zestaw 24 i tam były okropne żółcie. Po prostu kolory żółte były paskudne, robiło się błoto, konsystencja farby to był taki muł rzeczny. I o ile inne kolory, niebieski, zielony, fioletowy, nawet czerwony, to tam spoko, to te żółte to była padaka, po prostu porażka. Do niczego się to nie nadawało. I później ja zrobiłam upgrade na zasadzie, że kupiłam sobie z renesansu, bo wtedy już wyszły już te renesansy Intense w tubie i tam sobie kupiłam Indian Yellow i coś tam jeszcze. I to były takie transparentne kolory. Faktycznie nie przeszkadzało mi to, bo ja wtedy malowałam w technice line and wash właśnie, gdzie robiłam sobie tuszę najpierw rysunek, a później na to nakładałam akwarele i to było takie bardziej ilustracyjne. Nieważne, wracając do tematu. Najsłabszym ogniwem jest niestety biały. Ja liczyłam trochę na to, że ten biały będzie taki fajny, że wiecie, jadę gdzieś, zabieram to i mogę sobie jakieś highlighty, jakieś akcenciki zrobić tą bielą. No niestety nie. Jak widzieliście na malowaniu, żeby zrobić jakieś białe akcenty na tych drzewach, no to musiałam użyć mojej poski, nie? No i wtedy to wyglądało okej, no ale trochę słabo, trochę padaka. No i muszę też zauważyć, że przez to, że ten kolor jest dość, nie chcę powiedzieć słabo napigmentowany, ale jest w nim coś takiego, że musicie go naprawdę dużo nałożyć, żeby on jakąś różnicę Wam zrobił w Waszym mieszaniu, dlatego on się będzie szybko zużywał. Tutaj już widać zużycie, że jest w nim taka wydrążona wręcz dziura, więc on nie będzie tutaj długo żył. Jeżeli się wykończy, to nie wiem, czy kupię ponownie ten kolor, czy nie kupię jakiegoś koloru pastelowego tutaj i nie podmienię. No ale jak już coś tym kolorem mieszałam, tutaj są mieszanki z białym, to muszę powiedzieć, że wygląda to spoko. Jeżeli nie macie absolutnie żadnego zestawu pastelowego, to być może te mieszanki Wam się spodobają, dlatego że spokojnie mogę wyobrazić sobie, że ktoś tym robi ilustrację, jakąś taką radosną, typu, nie wiem, makaroniki sobie maluje, lody w rożku i dziewczynkę z balonikami czy coś takiego, to myślę, że ta sekcja wygląda naprawdę spoko, widać te różne kolory, może to nie jest takie mocne, ale jeżeli absolutnie nie macie nic, a chcecie od czegoś zacząć, to jest dość mocna propozycja i ja się zastanawiam, dlaczego to nie jest popularne na YouTubie, bo no tak jak już mówiłam, nie chcę się powtarzać, Inktensy są bardzo popularne, ale niekoniecznie ten zestaw 02. Sam ten zestaw 02 ja bardzo rzadko widuję i mówię tu o całym YouTubie, nie tylko o polskim. Na polskim średnio wiem, co się dzieje. Bardzo ładne zielenie. To, co teraz może przejdźmy do zalet, jak już sobie pogadałam parę minut o tym, jak bardzo się ten biały kolor. Przejdźmy do zalet. Absolutnie piękne są wszystkie ciemne mieszanki, które możecie zrobić, albo mieszanki z turkusem. Cały rządek tutaj turkusowy to jest marzenie. Po prostu jak chcecie klimaty morsko-syrenkowe malować, bardzo fajny turkus. Turkus bardzo rzadko jest w takich klasycznych zestawach. W klasycznych zestawach jakiś fejkowy viridian może się znajduje. Znaczy zależy też, co kupujecie, wiadomo, ale turkus bardzo rzadko jest w jakimś tam zestawie podstawowym. Nie wiem, czy czasem nie był w Van Goghach, ale w tej specjalnej edycji w pomarańczowym pudełku z Vincentem, tam może był jakiś turkus. Także turkus jest przepiękny. Wszystkie jakieś ciemne mieszanki z tymi kolorami właśnie Violet i Navy Blue, one są absolutnie przepiękne. Jest jeszcze tutaj Payne's Grey. Fantastyczne po prostu kolory. To jest mój klimat. To jest przepiękne. Payne's Grey z turkusem. To jest jeden z moich ulubionych kolorów, których nie mogę już kupić. Jak kupowałam sobie, jak byłam jeszcze w liceum, renesansy w kostce, to tam był taki kolor, do którego ja nie mogę znaleźć odpowiednika, mimo że mam wszystkie. To znaczy mam chyba 54 albo 55 kolorów. Tych renesansów oczywiście mówię w kostce, te, które były najpierw, nie intensów w tubie, chociaż też mam prawie wszystkie intensy w tubie. Ale mówię o tych w kostkach. Mam zestaw prawie wszystkich, bo tam brakuje mi chyba tylko srebrnego i złotego koloru i chyba koper mają jeszcze, więc nie mam metalicznych, ale z tych normalnych kolorów mam wszystkie i nie mogę znaleźć odpowiednika do tej właśnie mojej starej kostki z renesansu. I to jest bardzo blisko, ten kolor, czyli Payne's Grey i turkus. Bardzo ładne zielenie, jeszcze raz, no nie mogę się nachwalić, jak ładne one są i jak bardzo to jest rozpięte, bo macie coś, opcję taką bardziej toksyczną i można zrobić coś radosnego
z tym żółtym. Swoją drogą przepiękny żółty. On jest w swoim mastonie, on jest trochę zielonkawy wręcz. Jak go rozwodnicie, to jest to fajny, ładny, taki jasny, żółciutki kolor, raczej zimny, taki kurczaczek na Wielkanoc, nie? Ale w mastonie, jak go dowalicie, jak jest gruba warstwa, to widać, że on jest trochę zielony. Jest absolutnie fantastyczny. I kolory, mimo że ten zestaw jest opisywany, że on jest taki vibrant, nie? To kolory raczej wychodzą takie, no one są żywe, widoczne, mocne, ale one są raczej przytłumione. I tutaj według mnie pierwsze skrzypce powinny grać wszystkie tutaj te kolory natury, te zielenie. Zwłaszcza ten ciemny, zielony, jakiś, nie wiem w ogóle jak go przeczytać, dziwny jest, pierwszy raz widzę tą nazwę w życiu. Jest przedziwny, ale on jest przepiękny. On sam w sobie jest przepiękny. Nie wiem z czym go nawet porównać do końca. Trochę mi się kojarzy z kolorem perylnowy zielony, ale to nie jest do końca to. Aquarius Green może, ale tamten jest bardziej dwuwymiarowy. W każdym razie bardzo ładny, ciemny, mroczny, zielony kolor i z niego są fantastyczne mieszanki. Tutaj, jeżeli ktoś jest miłośnikiem malowania pejzaży, czy zwierząt, futra, czy coś takiego, to myślę, że będziecie zadowoleni z tym zestawem. Tutaj są bardzo fajne mieszanki, trochę się bałam, że nie ma w zestawie tak naprawdę brązowego, no jest Redoxide, którym dużo można zrobić. No i właśnie dzięki temu, że jest ten Redoxide, możecie sobie zrobić kolor, który wygląda jak umbra palona, co jest moim jednym z ulubionych kolorów. Głównie dzięki temu, że jest bardzo prosty i łatwo dostępny i tani i umiem mieszać z niego kolory. No to jeszcze tutaj jest coś w stylu, ja bym powiedziała, że to jest taki Van Dyck Brown możecie zrobić. Tutaj jest taki, to wygląda jak Raw Amber, a to wygląda jak coś wyjęte z palety od Romana Schmala. Jakiś taki trochę fioletowy brąz, trudno mi rzucić teraz nazwą, może Oktober 23, ten z nowych kolorów, edycja limitowana, może coś takiego to jest. No, też mnie to nie dziwi, bo powstał on z mieszanki właśnie tego koloru Red Oxide i Navy Blue, więc tak to wygląda. Kolorystyka jest fantastyczna. No, dalej, z radośniejszych kolorów, ładne niebieskie, bardzo fajne fiolety, jasne, radosne, powiedzmy. Tutaj jakiś taki a la koral wyszedł nawet z tego różu. Tutaj fajne, naturalne kolory. Generalnie kolor niby się wydają takie krzykliwe i one są takie ciemne, mocne, ale jak je rozrobicie, to wychodzi cały rząd kolorów takich przejściowych, kolory natury. No jest po prostu piękny. Jeżeli chcecie malować raczej radosne rzeczy, wesołe, takie graficzne, typu, nie wiem, żywe wiśnie, pomarańcze czy coś, dziewczynki z balonikami, to nie wiem. Ale jeżeli chcecie malować rzeczy, nie wiem, albo zwykłe, realistyczne, albo mroczne, albo pejzaże, albo zwierzęta, to jak najbardziej. Powiem tak, tutaj po tej pracy, ona nie wygląda może świetnie, trochę źle dobrałam zdjęcie, bo dobrałam selfiaczka, wiecie, w selfie te proporcje wszystkie są wygięte we wszystkie strony złe, także trochę średnio, ale wybrałam to zdjęcie dlatego, że podoba mi się kontrast między włosami a tą fioletową koszulą. I tutaj na tej pracy widać dwie rzeczy. Po pierwsze, ink ten sami bardzo trudno jest wypełnić jednolicie, w sposób jednolity powierzchnię. Tutaj są trzy warstwy i to średnio wygląda. No, nie jest to akwarela. Jest to tusz, ale to, co jeszcze widać, to, że bardzo fajne skin tony można wymieszać. Ja uważam, że to jest generalnie słaba praca, ale jeżeli ktoś umie ładne portrety robić, to uważam, że ten zestaw jest genialny i on ma kolory właśnie takie typowo portretowe, jeżeli ktoś umie mieszać kolory. Jest żywy, żarówiasty, dość pomarańczowy, jest mocny, żarówiasty, żółty, jest ciemny, zielony, jest turkus, jest różowy, jest biały, nie? To wszystko to są kolory, z których no, ludzie mieszają skin tony różne, ja nie mówię, że tylko białych ludzi. Na ciemne kolory też na pewno nie możecie narzekać w tym zestawie, więc możecie chyba wszystkich ludzi nim malować. Różne karnacje, zimne, ciepłe. Myślę, że to tutaj rozpiętość jest wręcz fantastyczna. Przykład może nie jest najlepszy, demonstracja, ale no ja byłam zdziwiona. I pierwszy raz chyba wyszły mi takie kolory skóry. Więc trochę się zaskoczyłam. No bo spójrzcie na to, tak? Jak rzucicie na to okiem, no to takie mech, mech. No ale da się tym namalować portret, nie? Jeszcze jak ktoś umie. No i ostatnią rzeczą, no to było to drzewo w parku. Myślę, że spoko. Problemem tutaj były właśnie te highlighty, które zrobiłam poską. Potem to wykończyłam cienkopisem, który był w zestawie Line and Wash. Myślę, że wygląda to spoko, ale jest to raczej takie mroczne, przytłumione. Ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest to, jak one reagują na wodę, to znaczy w akwareli bardzo satysfakcjonujące jest to, jak ludzie pokazują, jak ta akwarela sama się rusza po powierzchni kartki, nie? Chodzi mi o to, że są ludzie, którzy malują w takiej technice bardziej luźnej, po prostu rzucają czasami kolor na kartkę i patrzą,
w jakim kształcie to pójdzie. I oczywiście kartka musi być mokra, musi być zwilżona przynajmniej. I nie wiem, na podstawie tego potem coś tam sobie doszukują się, że ta plama wygląda jak kwiatek, więc tutaj będzie taki kwiatek, a tam będzie taki kwiatek. I dla wielu ludzi to może być ważne. Ja specjalnie po to zrobiłam ten test. No i widać, że nie wszystkie kolory się ruszają. To znaczy, te, które już się ruszają, one przepięknie się ruszają bardzo szybko. Natomiast takie bardziej statyczne, takie, które nie ruszały się za bardzo, no to są te kolory Red Oxide i Hooker's Green. Biały nawet się ruszał, ale wy tego nie zobaczycie. Generalnie biały jest słaby. Nie mówię bezużyteczny, ale jest słaby raczej. Te kolory, one prawie stały w miejscu. Turkus też średnio. Tutaj ja chyba 3 razy dotknęłam pędzlem w różnych miejscach, mimo że nie powinnam, ale turkus raczej też. Może trochę bardziej niż Red Oxide, ale generalnie słabo się ruszał. A reszta pięknie. Jedno dotknięcie pędzla od razu jest taki blooming effect. Nie wiem do końca, jak to się nazywa, no ale wiecie o co chodzi. Farba na mokrym po prostu. Także tak, reszta bardzo ładnie wyglądała. Tutaj też robiłam. Nakładałam kolory tak, żeby zobaczyć warstwy, czyli to, co jest po prawej stronie, to jest jakby jedna warstwa koloru, a to, co jest po lewej, to później dokładałam i to była już druga warstwa koloru, żeby zobaczyć, jak one się budują. No i można naprawdę dość dobre krycie zbudować tymi farbami, więc nie wiem, czy mam coś więcej do dodania w sumie. No niby to krycie fajnie można budować, ale moja porada jest taka, żeby pracować małymi obszarami, to znaczy albo żeby pracować obszarowo, albo żeby na małym formacie pracować. Tym, no dlatego, że tak jak widzieliście na tej bluzce fioletowej, ciężko jest uzyskać jednolitą jakąś taką warstwę. Może gdybym to bardziej zwilżyła, to wyglądałoby to lepiej, ale generalnie one nie za bardzo się ruszają z miejsca. O, musicie albo na bardzo mokre, albo zapomnieć o tym. To nie jest tak jak z innymi akwarelami, że kładziecie jakiś kolor, a potem przytykacie pędzel z wodą i on wam pójdzie, bo on wam. Inktensy nie bardzo tak pracują. One nie wędrują w taki sposób. To jest. No, są osadnicy. I tak, chyba tyle na razie mam do powiedzenia. Generalnie uważam, że produkt jest bardzo dobry, jeżeli Was w ogóle to ciekawi, co to są inktensy, jak się tym pracuje, albo jeżeli nie macie w ogóle żadnego takiego zestawu do malowania, niekoniecznie chcecie akwarele, nie zależy Wam na tym, żeby to była akwarela, może to być taki a la tusz w kostce. To myślę, że spoko. Ten zestaw 02 był trochę tańszy niż zestaw 01, bo te 01 bardziej się sprzedawały i teraz po dostawie one więcej kosztują, chyba 116 zł kosztuje teraz na Allegro 01. A 0,2 ja kupiłam za 90 zł, więc był, no był trochę tańszy. No i co? No i to tyle. Generalnie doświadczenie z tymi farbami, czy z tym tuszem oceniam na bardzo pozytywne. Jest to bardzo ciekawe. Może to być ciekawy prezent dla, nie wiem, ilustratora albo dla kogoś po prostu. Niekoniecznie musi to być ilustrator, dla hobbysty, dla osoby, która lubi ciekawe, wyjątkowe rzeczy. Na pewno ten zestaw jest wyjątkowy, bo po pierwsze jest to bardzo ciekawe medium, bo to nie jest akwarela. Po drugie jest dość ciekawa kolorystyka. Po trzecie można malować tym portrety. Po czwarte jest to zestaw mało popularny, więc jak ktoś jest, nie wiem, smakoszem, to może się ucieszy. No więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje generalne przemyślenia na temat tego zestawu.